Tak jest. Dzień dobry, nazywam się Paweł Sieczkiewicz. Założyliśmy startup, który zajmuje się konsultacjami online z lekarzami, czyli za pomocą komputera, aplikacji mobilnej, przez wideo, audio, czat tekstowy możecie skonsultować się z lekarzami i zapytać o to, co was boli. Generalnie 23 miliony Polaków miesięcznie szuka problemów swoich zdrowotnych w Google. I zamiast... A, cześć Kamil, miałeś być pierwszy, zastępuję Kamila. Wyszło ci. Oby ci wyjście też wyszło. Exit w sensie. 23 miliony Polaków szuka tych odpowiedzi w Google, więc daliśmy im możliwość, żeby zadać to samo pytanie, zamiast szukać ich na forach internetowych i za każdym razem dowiadywać się, że ma się raka. Zadać pytanie konkretnie odnośnie naszego case'u, problemu do konkretnego żywego lekarza. Ale Artur wymyślił mi bardzo fajny temat w związku z tym, że przez 12 lat zajmuję się jeszcze trochę inną rzeczą, mianowicie mordobiciem. Zapytał, jak ten kickboxing, ten sport, który uprawiałem gdzieś na poziomie nawet zawodowym, wpłynął na to, co robiłem później w biznesie. Więc udało się w życiu stoczyć około 40 walk. Zostałem 2 razy mistrzem Polski w kickboxingu, walczyłem głównie w kickboxingu, w boksie tajskim, ale zdarzyło się też w MMA. I teraz to, co wniosłem z treningów i to, co nauczyli mnie trenerzy, jakie cytaty po drodze w życiu słyszałem, będę starał się przekuć jak analogię do życia biznesowego. O, kurtko na bacie, jest. Telemedico, tak wygląda nasza usługa. Jesteśmy w Polsce, w Czechach, otwieramy się na inne kraje. Mogliście słyszeć o nas, bo właśnie parę dni temu zainwestował w nas znany lekarz 1 000 000 zł, po to, żebyśmy się rozwijali dalej. A wszystko zaczęło się na tej ulicy w Siedlcach, gdzie 3 kolegów zapisało się na kickboxing, na mordobicie i nie mieli jednego do pary. Więc ja dołączyłem jako ten gość do pary i po 3 miesiącach oni przestali chodzić na treningi, a ja zostałem. I tak następne 12 lat. Czas zawsze da się wykorzystać lepiej. Czy jesteście młodzi, czy jesteście starsi i chodzicie do pracy. Jak jesteście młodzi, zawsze jest ten problem, że jest nuda. Jak jesteście starsi, zawsze jest ten problem, że nie mam czasu. A to nieprawda, bo zawsze da się czas wykorzystać lepiej. To samo jest w pracy, w startupie. Wszyscy mają 24 godziny w ciągu doby i wszyscy mogą zrobić więcej albo mniej w ciągu tego czasu. Kwestia od tego, z kogo bierzecie wzory, kto was motywuje i kto jedzie dalej. Lewa bije, prawa kryje, czyli zawsze musimy mieć plan B. Bo w momencie, kiedy nasz cios nie wejdzie, a temu drugiemu się uda, to niestety może bardzo boleć. I to samo dotyczy firmy, że w przypadku, kiedy testujemy coś, mamy określoną kasę do wydania w budżecie. Jeżeli nam nie pójdzie ten test, musimy wiedzieć, co robić dalej. Bo jeżeli nie ma planu B, chociażby na pozyskanie dalszego finansowania, to albo zostaniemy w najlepszym przypadku z zerem, albo zostaniemy z długami, bo mamy jakieś zobowiązania związane chociażby z pensjami pracowników. Generalnie ludzie, którzy trenują ten cały nasz sport, robią to po coś, żeby walczyć, żeby poczuć jakieś emocje, które są związane albo z rywalizacją, albo z tym, żeby poczuć się lepszym, może pojechać jakieś ego. To jest bardzo fajna emocja, kiedy wychodzisz do ringu, sędzia bierze was dwóch tutaj na środek, przypomina o zasadach, chociaż nikt i tak go nie słucha, tylko wszyscy patrzą sobie w oczy, patrzą, czy nasz przeciwnik odrobił pracę domową, bo z tego wzroku dużo wynika. Ale pierwsze walki, zobaczcie, w ochraniaczach, one są trochę jak inkubacja, jak akceleracja. Czyli zaczynamy firmę, rozpoczynamy biznes, zaczynamy działać na rynku i to jest też pierwszy taki moment zderzenie, gdzie skaczemy na jakąś głęboką wodę i sprawdzamy, jak to będzie nam szło. A jak to ciągle mruczy? Słyszę takie echo. I to nie jest takie straszne, bo wystarczy zrobić pierwszy krok i dużo bardziej dla mnie to straszne było, jak sobie wyobrażałem, jak będzie wyglądała walka, niż to, jak w momencie, jak wychodzisz na ring, jak zaczynasz biznes, to jest dużo gorsze w wyobrażeniach, niż jak to się robi. No generalnie za każdym razem, jak dostaje się ten pierwszy cios w nos, to już przestaje być jakikolwiek stres związany z tym, że ojej, on mi zrobi krzywdę. To jest wtedy fizyka. Albo ja, albo ten gość. I jak jest walka, jak jest wrzawa, jest mnóstwo osób dookoła, oni drą się, podpowiadają przeciwnikowi, podpowiadają tobie i najważniejsze jest, żeby z tych wszystkich głosów, które się słyszy, móc wyłapać tylko ten jeden głos, który jest najważniejszy. Człowieka, który zna ciebie, człowieka, który wie, czego ci potrzeba, czyli twojego trenera. I spośród tych wszystkich głosów
to on jest najważniejszy, żeby go wyłapać. W biznesie też mam 100 osób, wujków i tak dalej, będzie podpowiadało o tym, że to powinniście robić, albo tego nie róbcie, ale najważniejsze jest, żeby wcześniej sobie zidentyfikować te osoby, które przeszły, doszły tam, gdzie wy chcecie dojść i to tylko takich osób słuchać. Pierwszą walkę przegrałem, drugą też przegrałem. To są pierwsze takie momenty, kiedy albo chcesz iść dalej, to ma sens, albo nie ma sensu, to znowu zależy od was, po co to robicie, bo jeżeli to było tylko rekreacyjne sprawdzenie się, okej, sprawdziłem się, po co to robić dalej. Firmy pierwsze, jakieś moje projekty startupowe od jakichś marketplace'ów i tym podobnych też położyłem, ale chciałem iść dalej, bo nie chciałem być jak ten Mustang, który pójdzie gdzieś na jakiś parking, tylko zobacz, jaki piękny samochód, będzie jechał dalej. Tylko no, jedna osoba zauważy, że to jest piękny samochód, a druga nie. Tylko, że jakby tego nie zauważycie, to samo dalej nie pójdzie. No i plecy same się nie zrobią. Generalnie możecie przeczytać 100 książek, a dopóki sami nie pójdziecie, wasze mięśnie nie wyćwiczą tego ruchu lewy, prawy, nie zrobi się z tego odruch, to niestety nic się nie uda. Możecie też mieć najlepszego trenera. Trenera, który trenował Andrzeja Gołoty, chociażby pana Skrzecza, to jeżeli wasze mięśnie nie zrobią tej pracy, którą Gołota musiał wykonać, to niestety nic z tego nie przyjdzie. I ja też zawsze miałem plan. Miałem często wyobrażenie tego, co będzie dalej. Miałem 10 kroków do przodu myślone, co się wydarzy. Natomiast w momencie, jak już na drugim kroku się wykładałem, to to, że miałem zaplanowane 8 kroków dalej, nic nie miało wspólnego ze sobą dalej. Kiedyś w walce półfinałowej o Mistrzostwa Polski, patrzę, mam jakiegoś słabego przeciwnika, to sobie odpocznę, nie? Żebym miał siły na finał. No i przegrałem półfinałową walkę, nie półfinał. Więc ważne, żeby spotykać takich zawodników, którzy już tam byli, którzy to przeszli. Teraz się powtarzam, ale generalnie to jest, u nas w startupach nazywają się to mentorzy. W sporcie to samo. Ludzie, którzy pomogą ci uniknąć błędów, bo już tam byli. Tylko trzeba takim ludziom zadawać odpowiednie pytania, tak żeby wiedzieli, jak ci odpowiedzieć, bo oni cię nie znają, nie wiedzą, w czym masz problem. Mam takich ludzi, którzy mnie zjadają, wypluwają. Bardzo lubię się często z nimi spotykać. Mam na myśli teraz w startupach. To są, no między innymi nasz nowy inwestor. Po każdej rozmowie z nim ja po prostu wychodzę z głową, wow. On o tym nie wie, nie daje po sobie poznać tego, że za każdym razem jest mi głupio, jak wychodzę ze spotkania. Tylko że muszę zadawać mu odpowiednie pytania. Bo jak nie zadam odpowiedniego pytania, to on nie wie, co mi powiedzieć. Dopiero jak sprecyzuję, o co mi chodzi, to z takiego spotkania mogę wyjść z czymś, coś jest dla mnie fajne, interesujące. Bo jak posłucham sobie o kolejnych akwizycjach, które on zaraz będzie robił, to robi wow, w fajnej grupie jesteśmy, nie? Ale to mi nic nie wnosi. Dopiero jak zadam pytanie, odrobię pracę domową, to co ja powinienem wiedzieć od niego, to mi daje coś, co pozwoli nam na dalsze bycie w tej grupie. To samo tutaj, to jest akurat zdjęcie z bodajże z kadry z Białorusi. Na tym zdjęciu mamy pierwszego mistrza świata w Muay Thai, tam gość taki, który z tyłu stoi schowany. Ten w czarnej koszulce to jest teraz zawodowy bokser Michał Leśniak, będzie walczył bodajże na jakimś najnowszym Wojak Boxing Night. Po jego prawej stronie jest Marcin Parcheta, walczył w KSW, gdzieś tam ja się też dostałem. A tu jest fajny Ukrainiec, albo Białorusin, Andrzej Kulebin, gość, który stoczył chyba 400 walk w swoim życiu. A jeszcze 15 lat temu pracował w Warszawie na budowie. Jako emigrant po prostu przyjechał. I to jest gość, który pokazuje, że o, nie ma rzeczy niemożliwych. Walczy w mojej kategorii wagowej. W sensie waży tyle co ja, ale walczy z ludźmi, którzy mają po 10, po 15 kg również więcej. Boks tajski jest takim dziwnym sportem, że nie za bardzo przykłada się do tego wagę. Tylko bardziej chodzi o to, żeby zarobili ludzie na zakładach. I miej kogoś, kto ma wspólny cel co ty. Ja na przykład, znowu porównując do sportu, mam taki problem, że jakbym poszedł sam na salę treningową, to nie jestem w stanie trenować, nie jestem w stanie bić worek, bo dla mnie to jest nudne. Cała frajda w tym sporcie jest to, że ktoś może mi przywalić, że ja mogę się nie dać, żeby ktoś mi przywalił, żebym mógł komuś oddać. To, że mięśnie ćwiczą, to jest efekt uboczny. Ja po prostu zapominam o tym, machamy sobie rękami, trochę jest szermierka, zdobywam punkty, jak kogoś boli, nie? A w biznesie jest tak, że jak nie ma wspólnika, albo inaczej powiem, nigdy już nie założyłbym biznesu bez wspólnika. Zawsze są takie momenty, gdzie musicie uzupełnić się swoimi umiejętnościami i musicie generalnie być dla siebie takimi sparring partnerami. Dobra, ja nie piję alkoholu, Piotrek pije. Są
takie spotkania biznesowe, które trzeba załatwić w różny sposób i bardzo się dobrze w tym uzupełniamy. No, udało mi się później wygrać jakąś walkę, 3 kolejne znowu przegrały. To jest kolejny moment, jak jesteś początkującym zawodnikiem, to nie udaje ci się dalej. No i znowu jest decyzja, albo idziemy dalej, albo nie. I przełamałem się, poszło dalej. A tu jest pan, który był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych i opowiadał o tym, jak wyglądało jego życie na wojnie. Tutaj dałem to jako przykład, nie będę opowiadał całej jego historii, bo to nie ma sensu. Powiedział tylko o tym, żeby jak ktoś wątpi w coś, co całe życie dla niego było sensem, powinien przejść się na oddział onkologiczny w szpitalu, gdzie małe dzieci leżą. Ma 88 lat, rok temu przejechał rowerem całą Europę na... A czasem warto odsapnąć. W momencie, jak przegraliście jakąś walkę, upadła kolejna firma, albo nie wiemy, gdzie dalej pójść w firmie, albo w karierze zawodowej, po prostu wrzućmy sobie na luz i odpocznijmy. A to jest cytat kolejny mojego trenera. Wszystko, co jest w cudzysłowie, pochodzi od mojego trenera. Świat dzieli się na dwie grupy. Tam wstawia dwa epitety i nie ma nic pomiędzy. I to zależy, do której grupy sami się przypiszemy. Jeżeli kiedykolwiek zdążymy zwątpić prowadząc firmę, no to generalnie nie chcemy należeć do tej jednej grupy, którą on określa. No, jak spotykamy jakichś łysych, w momencie, kiedy zaczynamy długo ćwiczyć, to samo jest trochę w biznesie, nie chcemy swoich umiejętności na takie potyczki marnować. To samo jak zaczynamy pracować w startupie, chcemy, żeby nasz zespół był ludźmi, którzy są świadomi swoich umiejętności, świadomi swoich kompetencji i nie chcemy, żeby do naszego zespołu dołączały osoby, które jeszcze nie odrobiły tej pracy domowej. W sensie najlepszymi pracownikami dla nas obecnie na przykład w Telemedico są osoby, które wcześniej albo chciały prowadzić swój własny startup, albo go najlepiej już prowadziły, a najlepiej jak już go położyły. Dlatego, że wiedzą, jakie mamy wspólne cele, żeby iść dalej. Ważne jest bardzo, skąd czerpiesz wiedzę. Czy ta wiedza pochodzi z książek, z internetu, to podobnie jak z tą telemedycyną. Czy czytasz o tym, co lekarz albo ktoś napisał na forum internetowym, że takie objawy to będą znaczyły to? Czy rozmawiasz z lekarzem? To samo jest w sporcie. Czy uczysz się... Nie spoilując tego filmiku, gość łamie sobie nogę, pokazując, jak się kopie kopnięcie. Bo dużo łatwiej jest się nauczyć czegoś od nowa, niż oduczyć złego nawyku. Ci ludzie się chyba nie nauczyli, że tam się nie wrzuca wieńców. A to zdjęcie zrobione naszej akceleracji w Czechach, bo razem z Telemedico byliśmy na akceleracji w Wajrze, w takim akceleratorze telefoniki i trafiliśmy na paczkomatów, który po prostu, no przez to, że ten franczyzobiorca prawdopodobnie czeski nie za bardzo dba o to wszystko, no został zastawiony straganami i nie ma do niego dostępu. Czyli prace zrobione na tak zwany mierzenie postępów, zarówno w sporcie, jak i w biznesie, musimy wiedzieć, kiedy jest dobrze, a kiedy jest źle. Czyli jak zaczynamy robić jakikolwiek nowy test, to przed takim testem musimy sobie postawić, przykładowo sprzedaż. Jeżeli zaczynamy nową kampanię marketingową, to kiedy to będzie dobrze? Czy jeżeli to przyniesie 30 klientów na koniec, czy 10? Bo jeżeli nie postawimy sobie takiego pytania, to będziemy mieli kampanię, która przyniosła nam 7 klientów, no i każdy 7 klientów to jest nowych ok. No tylko, że gdybyśmy wcześniej zadali sobie to pytanie, to 30 w porównaniu do 7 od razu by znaczyło, że kampania nie powiodła się. To samo jest w sporcie. Jeżeli wiem, że mam słabą kondycję, muszę na to zwrócić uwagę i to trenować. I muszę to trenować do momentu, że na przykład będę w stanie 5 rund wytrzymać bez zadyszki. A jak boli, to rośnie. Jeżeli was nie boli, to znaczy, że nie poczyniliście postępu. Zaczynasz wygrywać kolejne walki, odnosisz małe sukcesy i widzisz, że nie wszystko się zrobi naraz. Masz coraz lepszy boks, ale masz słabe nogi. Wiesz, nad czym trzeba pracować. Zdobywasz świadomą niekompetencję albo wiesz, w którą stronę iść i to wszystko dzięki temu trenerowi ćwiczysz dalej. To samo w firmie. Wiecie, że macie bardzo fajny kanał B2C za pomocą Google AdWords, ale na przykład macie słabe kampanie mailingowe. Ale nie da się wszystkiego robić naraz. Trzeba robić to po drodze. I piękno w bólu się rodzi, ale nie zawsze mamy wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie osiągnąć, bo tak i w sporcie nie wszystkie części ciała da się przyzwyczaić do bólu. Nie da się przyzwyczaić oczu do bólu, wątroby. I nie ma sensu po prostu tych części ciała wystawiać na ciosy. Więc po prostu trzeba je schować. To samo jest w naszych słabych stronach w firmie.
Jeżeli nie jesteśmy dobrzy w tym modelu B2C, róbmy B2B. I zawsze po każdej walce, tak jak po każdym etapie, po każdych testach marketingowych czy innych, po prostu podsumowujemy sobie, co dało się zrobić lepiej. I na podstawie tego, co dało się zrobić lepiej, dostajemy kolejny plan na to, co da się zrobić w przyszłości. Po prostu inaczej. Tylko że każdy test, który co dało się zrobić lepiej, musimy zrobić go tak do końca, żeby nie trzeba go nigdy było powtarzać. Bo jeżeli się go powtarza, znaczy, że za pierwszym razem został wykonany źle, przy złych założeniach. A, musimy wybrać, czy nasza strategia to jest wspomnianego wcześniej exitu, albo w ogóle działania, co gramy na punkty, czy idziemy na knockout. Jak idziemy na knockout, to szybko możemy się wywalić, przepalamy szybko pieniądze. Jak idziemy na punkty, to po prostu szybko dążymy do break-even, wolniej rośniemy. Ale w takiej grze musimy się zastanowić, kto wtedy liczy punkty i według jakiej metodologii, w jaki sposób te punkty są liczone. To podobnie jak w sporcie, dostaję cios, ale nie daję sobie tego poznać. Bardzo mnie boli, ale dopóki nie zrobię grymasu, sędziowie nie wiedzą, że to mnie boli. To samo jest trochę w firmie, w momencie jak robimy PR, przykładowo PR, czyli dobra mina do złej gry, w przypadku gry, której liczona jest opinia społeczna jako punkty, to jest metoda też na grę, jeżeli wybieramy pełen dystans oczywiście. Nie ma walki, w której się nie oberwie. To jeżeli chodzi o biznes, znowu możemy zrobić do tego analogię do połowy wydatków na marketing. Że jedna połowa jest błędna, tylko jeszcze nie wiemy, która. To samo w walce. Jeżeli się już decydujemy na walkę, nie ma walki nawet z najgorszym leszczem, której po prostu nie dostaniemy. Nie ma odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni. To jest tylko fizyka. Cały strach. Ludzie w większości przegrywają walki przez psychikę. Przegrywają zanim wejdą do ringu, bo zaczynają ciężko oddychać, stresować się i to mija z doświadczeniem. Proste. Ludzie, którzy mają talent, mają w większości, w naszym sporcie przynajmniej, przewalone. Bo to są ludzie, którym za szybko wszystko łatwo przychodzi i tacy ludzie szybko odpuszczają. W sensie łatwo im idzie, odpuszczają. 5 minut czy już czas? Okej. Okay. Odpuszczają i... A potem przegoniają ich średniacy. To samo w biznesie, bo to wszystko składa się z małych kroczków codziennej pracy. Czy byliśmy na akceleracji, czy gdziekolwiek. Ze 150 firm wybrano 20 na finał, 8 dostało się do akceleracji i niektóre firmy już uznały to za swój sukces, czyli że teraz już wszystko samo się ustawi. Wyprowadziliśmy do tej Pragi czeskiej, mieszkaliśmy tam przez rok i teraz wszystko z górki. Albo inne firmy pozyskują finansowanie i teraz już jesteśmy... To już był cel, który zrobiliśmy. No nie do końca, dlatego że po takiej akceleracji widzieliśmy chyba z 5 takich projektów, które były przekonane, że wszystko dostaną teraz na tacy i przez cały rok nie zrobiły totalnie nic. Oczywiście wszystkie już teraz te projekty nie istnieją. Nawet jeżeli dostajemy taki moment, to jest tylko akceleracja, przyspieszenie. To nigdy. Startupy przegrywają nie z konkurencją, tylko z rynkiem. Wtedy, kiedy rynek weryfikuje, że wasza usługa jest niepotrzebna albo jest bardzo potrzebna, tylko wy jej nie dowieźliście takiej, jak ona jest potrzebna. I jest na końcu bardzo potrzebne szczęście. Bo... Możemy wszystko zrobić dobrze, ale na przykład timing może być zły. Przygotowaliśmy się na... Może timing być trochę za szybki lub za późny. Za szybki jest w momencie, kiedy coś wiadomo, że na pewno nadejdzie. Wiadomo, że nadejdzie nowa ustawa o telemedycynie, ale nie będziemy mieli tyle pieniędzy, żeby utrzymać nasz biznes działający do tego czasu. A może być za późna, bo w momencie, kiedy... Ta ustawa dopiero wchodzi, wtedy myślimy o tym, żeby taki biznes założyć. Wtedy już jest za późno, bo takich 5 innych telemedico robi sobie projekt i jest dużo wcześniej na rynku. Przepracowało te rzeczy, które wy będziecie przepracowywać dopiero później. Mordobicie to gra zespołowa i nie chodzi tutaj o to, żeby bić się kilku na kilku, tylko chodzi o to, że znowu to, gdzie wy jesteście potem jako osoba, jest wynikiem tego, z jakim teamem pracujecie i od kogo bierzecie przykład. Pomagaj słabszych. Jest wielu chłopaków, którzy zaczynali dużo później ode mnie i są w stanie mnie pokonać i to jest bardzo ważne. A tutaj zrobiłem to zdjęcie też w Czechach. Obserwuj lepszych. Zobaczcie, jak ten chłopak bierze przykład z pana i on na pewno też by chciał być taki sam, ale i będzie, jak będzie patrzył i obserwował, co on robi. Nie? Bądź gotowy na okazję. To w sumie wspomniałem o tym, że od timingu. Fokus. W momencie, jak jest taka gala, walka, to wszystko jest ważne dookoła, jesteście rozchwytywani, ale najważniejsze, żeby skupić się na tej walce. Bo później
za tydzień macie kolejną walkę i jak trochę odpuścicie, to nie będziecie już na nią gotowi. Skupicie się na wywiadach, na wszystkim dookoła, natomiast na to będzie też czas później. To samo w firmie. Najważniejsze jest, żeby to, co robicie w formie sprzedawania wizji, obietnicy, dowieść, a potem będzie czas na laury. I w boksie tajskim, czyli tej tajskiej odmianie kickboxingu z łokciami, z kolanami, liczy się nie to, jakich to ma ilość wygranych versus przegranych w proporcjach, tylko ile razy ktoś się nie bał wejść między liny. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby co tydzień kłaść nowy startup i zakładać nowy, tylko chodzi o to, żeby wyciągać wnioski z poprzednich walk, ale nie bać się. Bo jest dużo osób, które są tak zwane wannabe entrepreneurs. Oni dużo opowiadają o tym, co by zrobili, natomiast nigdy nikt nie zrobi pierwszego kroku. Jeżeli wy zrobicie ten pierwszy krok, zakładając, że jeszcze go nie zrobiliście, to będziecie dużo dalej niż od tych, którzy od samego początku przychodzą na aulę, ale tylko słuchają. I za tydzień jest kolejna walka. Jeżeli znowu odpuścisz, zaczniesz świętować za mocno i nie będziesz przygotowany na to, że zaraz przyjdzie kolejne wyzwanie, to ją na pewno przegrasz. Tak jak ja trochę z tym półfinałem i finałem. Dziękuję. Jak są pytania, to zapraszam.